nazywam się Tomasz Tocz i będę Wam mówił o tym, jak poradzić sobie z systemem zarządzania usługami, w ogóle systemem, który się nazywa System D. Tak, byłem tutaj 3 lata temu, sprawdziłem, w 2011 i wtedy mówiłem Wam, że System D powstaje i ma duży potencjał i pewnie trzeba się będzie tym zainteresować w przyszłości. I dzisiaj mamy 2014. W tym miesiącu padło kilka ważnych decyzji w świecie Linuxowym, więc ta prezentacja jest jak najbardziej na miejscu. Jeszcze żeby zacząć, dlaczego mogę się tym interesować? Tutaj pozwoliłem sobie pożyczyć od Darka tytuł Nowy Toast, gdyż często się zdarza, że osoby, które zarządzają serwerami, tworzą usługi, nie do końca wiedzą, do czego mają dostęp i robią jakieś dziwne obejścia, wkleją taśmą. Tutaj mi się zawsze przypomina historia człowieka, który napisał Twittera parę lat temu. Stworzył Twittera od zera, uruchamiał go na własnym laptopie i miał taki problem, że Twitter nie był do końca stabilny. Czasami ta jego aplikacja się po prostu wywracała. I o ile gdy używał tego od sami kilku jego znajomych, to nie był problem, to w momencie jak Twitter zaczął zyskiwać na popularności, te crashe zaczęły się zdarzać częściej i on coraz więcej czasu spędzał na tym, żeby siedzieć przy laptopie, patrzeć na ten terminal, gdzie mam uruchomionego Twittera i w momencie jak zobaczy segmentation fault, żeby uruchomił go jeszcze raz. Czytałem artykuł, że dochodziło nawet do tego, że spał z laptopem i co 15 minut sam się budził przerażony, sprawdzał, czy Twitter jeszcze działa i jak działał, to szedł spać na kolejny właśnie. I czytając ten artykuł, mi jako administratorowi systemu, tak pierwsze co się nasunęło, no dobra, a mógł napisać while through do Twitter done, żeby w pętli się odpalał. No, tylko nie wiedział, że może tak to skryptować. W tym artykule, do którego właśnie nawiązuję, odkryciem takim strasznym dla twórcy Twittera było to, że on może do init taba dopisać swoją aplikację. I init, BTC init tab, init utrzymuje tą aplikację działającą. Doszedł do tego po chyba 3 miesiącach spania z tym laptopem. I no, to był człowiek, który nie znał swoich narzędzi. Nie powiem, że to może jest zła ścieżka, bo ten miliard dolarów ma. Natomiast mógł się wysypiać przez kwartał, gdyby znał swoje narzędzie. Ja chyba trochę za szybko podleciałem. Tak, to mi uciekło. Więc dlaczego warto znać swoje narzędzia? Co to daje adminowi? I no, zbiór dobrych praktyk. Materiału mam dzisiaj dość dużo, więc zostawmy pytanie na koniec. Notujcie sobie, jak coś jest do zapytania. Natomiast slajdy, które będą na stronie Zimowiska, tam pokazanym slajdem jest kilka zdań komentarzy. Także nawet jak ktoś umknie, to polecam ściągnąć się zapoznać. Dobrze, nie wiem, że są w Twitterze. Twitterem, ale dlaczego do nas to chodzi tu? No, może dlatego, że połowa Linuxowego świata, czyli Fedora, dystrybucja Arc, Mageia, one już, twórcy tych dystrybucji już kilka lat temu zdecydowali, że system D to jest rozwiązanie problemów, które są. To jest dobre rozwiązanie i w to rozwiązanie należy wejść. Więc używając tych dystrybucji, na pewno będziemy mieć system D. 11 lutego zapadła decyzja w Komitecie Technicznym Debiana, że w kolejnej wersji stabilnej, która pod koniec tego roku ma freeze, system D będzie domyślnym initem i systemem do zarządzania usług. Czyli z jednej strony mamy Fedorę, która ten świat EPM-owy tak jakby kieruje, z drugiej strony Debian również jest bardzo popularny wśród administratorów i w kolejnej wersji SB-Init to będzie system D. To mamy już obydwie połówki Linuxowego świata. Mamy też trzecią połowę, czyli ten świat komercyjny. Enterprise Linux.
trochę na bazie Fedory, wersja 7 też jest w obok systemie zbudowana. Wersja 7 będzie chyba w tym roku stabilna. Co za tym idzie, wszystkie kolejne kompilacje, czyli CentOSy, Scientific Linux, co to tam jeszcze jest, też będzie system V. Pewnym zaskoczeniem było, że 3 dni po decyzji Debiana Ubuntu też weszło w system V i Mark Chapman stwierdził, nie było. Ok, przegraliśmy, system V jest lepszy, będzie system V. Więc w ten sposób... To było zaskoczenie, bo oni napisali tam startę. Społeczność i tak nagle promowali to, jak Debian decydował przez prawie pół roku. Dzień w dzień go promowali i 3 dni po tym, jak Debian zdecydował, ja się nie stwierdził, no dobra, to nie musiałem sobie dać. Ubuntu jest chyba najpopularniejszą dystrybucją dla użytkowników, dla deweloperów w tej chwili. Taka firma Digital Ocean, która robi VPS i serwery chmurowe, przedstawiła i robiła statystykę, ile mają różnych systemów odpalonych. No i bodajże 86% to jest Ubuntu. Poza tym jest parę procent Debiana, parę procent jakichś innych rzeczy i Fedora ma niecały 1%. Tak? Z czym ubolewam, ale szanuję wybór. Więc w ten sposób obskoczyliśmy 200% Linuxowego świata. Wszędzie będzie system i od tego roku. Pominęliśmy największą dystrybucję Linuxa, która w sierpniu zeszłego roku miała około 1 miliard zainstalowanych urządzeń, to znaczy Androidem. Android i Google Chrome OS nie używają systemu i nie mają planów co do tego. To nie znaczy, że system się nie nadaje do takich rozwiązań. W zeszłym roku zaczęła sprzedawać swoje telefony firma Jola. To są uciekinierzy z Nokii, którzy stwierdzili, że Windows Phone to nie jest to, co się czują dobrze. Stworzyli telefony, które działają na systemie Sailfish OS. Ten system jest oparty na system D. Poza tym jest tam Wayland, jest dużo nowoczesnych technologii Linuxowych. I właśnie ciekawostka, telefony są sprzedawane od zeszłego roku, a Sailfish 1.0 został opublikowany chyba przez wczoraj. Także idą mocno do przodu z wersją beta. Poza tym jest też Tizen, czyli Samsungowo-Intelowy Intelowa platforma, między innymi do telefonu. Tam również jest integrowany system D. Mamy też konsorcjum Genevi, które zajmuje się Linuxem do samochodów. Głównie do tego panelu środkowego, gdzie można obejrzeć film, czy zapytać, jak gdzieś dojechać. Natomiast oni w wymaganiach już parę lat temu napisali, że musi być system D, ponieważ musi się uruchamiać szybko, musi być odporny na jakieś crashy aplikacji. System D jest wymagany. No i zostaje nam Linux Standard Base, czyli taki dokument definiujący, co musi być w Linuxie. W wersji 5.0 wyczynione są przymiarki, żeby napisać, że obok Glipsa musi być system. Także tak czy inaczej, instalując jakiś system w tym roku czy następnym, macie prawie 100% szansy na to, że tam będzie system D. Więc lepiej spojrzeć, co on może nam dać, jak go użyć, jak się nie dać pokonać, bo to jest jednak dosyć skomplikowany i rozbudowany system. Więc zacznijmy od czegoś prostego, od pisowni, bo w dyskusjach w internecie dużo jest różnych wersji pisowni i żadna z nich nie jest poprawna. System D piszemy małymi literami, nie powiększamy ani literek na końcu, ani na początku, ani pojedynczych liter, ani nie robimy z system D wielkowo. Wszystko małymi literami. Dobrze. Pokémon bardziej niż wielką. Ja nie jestem pewien, czy to nie jest główny deweloper system D, Leonard Petri. Bo niektórzy tak go sobie wyobrażają. Nie, w porze kołać. No to zdarzyło. Dobrze. Więc przechodzimy do meritum. Zrobił system karierę.
Potrafię od kilku lat udowadnia, że nie jest wielbłądem, tak? Tak. Tak, jak widać, udowodnienia wyszło mu tyle, że ludzie techniczni w dystrybucjach stwierdzili, to jest podobny soft, będziemy go używać. Soft jest dobry, bo pozwala adminowi, ułatwia życie adminowi na setki sposobów. Nie mam niestety skrót prezentacji, mam jedną, więc opowiem tylko o usługach. Tak. Jako definicję usługi przyjąłem sobie, że to jest program lub zespół programów, dlatego że usługa może składać się z wielu procesów na przykład. Przysłowiowy Apache po uruchomieniu forkuje na kilka wątków i te wszystkie wątki stanowią jedną usługę, jeden serwer Apache. Przyjąłem sobie też definicję, że taka usługa działa cały czas przy starcie systemu, bo od czasu do czasu. Przykładem takich usług, które działają od czasu do czasu, są na przykład zadania Chrome. Chrome to jest coś, co wykonuje się bez interakcji z użytkownikiem. Co jakiś czas wykonuje się i kończy. Są też usługi, które reagują na jakieś inne zdarzenia, na przykład taki system wydruku CAPS. W Fedorze on nie działa cały czas, tylko uruchamia się w momencie, jak do katalogu z wydrukami trafi coś, co trzeba wysłać na drukarkę. To też jest coś, co jest usługą. I teraz niezależnie od tego, że coś jest startowane przy uruchomieniu komputera, czy przy transferencji połączeniu sieciowym, czy co jakiś czas, jak to zadania Chrome'a, system wszystko widzimy przez jeden interfejs, jedno polecenie, system CDL. Stopujemy, sprawdzamy stan, zabijamy. A żeby system nie wiedział, co jest usługą, a co nie, zbieramy usługi w tak zwanych unitach. Unit jest z grubsza odpowiednikiem skryptu startowego, ale skrypty nie jest, co będę powtarzał. Skrypty to są jakieś programy, które się wykonują, natomiast unity to jest czysty opis funkcjonalny. Podaję od razu przykład takiego unitu na usługi uptime. Tak naprawdę to zaczyna się od części organizacyjnej. Opis, który się pojawia na przykład dla admina, gdzie znaleźć dokumentację. Druga część to jest tak zwana usługa właściwa. To jest polecenie, które zostanie uruchomione. I działanie tego polecenia wyznacza dla systemd, czy usługa jest aktywna, czy przypadkiem się nie zakończyła. Czy tym poleceniem jest uruchomienie innego polecenia, które w tym przypadku przygotowuje jakby grunt dla tego właściwego. No i na końcu jakieś takie informacje, kiedy startować. Multi-user target to jest odpowiednik levela trzeciego, czyli taki typowy start Linuxa, wielorzutkowego, większość usług się tutaj przypina. Dobra. Wróćmy teraz z tego przykładu do usług. Usługi są w różnych katalogach na dysku. W pierwszej chwili może się wydawać, że są rozrzucone po katalogach, bo przy takim system 5 inicie wszystkie skrypty startowe były etc, init d albo etc etcd. Natomiast system jest trochę inaczej. To, co przychodzi z systemu, to, co przychodzi z paczek, znajduje się w katalogu USR. To, co zmienia administrator i to, co... Tak rozumiem w USR, czy w jakimś podkatalogu? Pod katalogu, zaraz pokażę konkretnie, jakie podkatalogi. To, co zmienia administrator, jest etc. A to, co się zmienia runtime, czyli na razie działa, a w momencie rebootu konfiguracja jest zginiona, zginie, to jest katalog RAM, który jest podmontowany na ten DFS-ie i jest czyszczony przy takim komputera. Taka organizacja ma taki plus, że całą naszą konfigurację mamy w katalogu ETC. Więc jeśli backupujemy sobie ETC, to backupujemy wszystko, co zmieniliśmy. Pod katalogi dokładniej, nie jest to rozwiązanie USR. Jest systemowe, czyli te, które przychodzą w pakietach, są user, lib, system, lib, system.
Jeśli mamy Debiana, to nie mamy user lib, tylko lib. Z pewnych względów, natomiast to traktuję jako user lib i będę mówił user lib, żeby się nie mogło bić. Tutaj może trochę masło maślane, system i przez system. To wynika z tego, że poza usługami systemowymi każdy użytkownik, jeśli zezwoli, może uruchamiać swoje usługi i wtedy konfiguracja użytkownika jest systemowa, jest w katalogu takim samym tylko user, natomiast użytkownik może mieć jeszcze w swoim katalogu domowym swoje usługi. Więc tak, user lib to są rzeczy systemowe. To przychodzi z pakietami, to możemy sobie obejrzeć, co mamy, natomiast nie powinniśmy tego edytować, bo przy na przykład aktualizacji pakietu zostanie to nadpisane. Jeśli chcemy coś zmienić, mamy katalog etc. etc, system, gdzieś system. Tutaj są nasze zmiany. Tutaj to, co zmieniamy poleceniami system, jest zapisywane. Są tworzone linki symboliczne, są tworzone pliki, katalogi. No i mamy jeszcze ten katalog RAM. Tu są rzeczy, które są generowane jakby w czasie uruchomienia komputera. Nie są to rzeczy zachowywane. To znika. Jak to działa w praktyce? Mamy takie polecenie systemctl start xsim4. Jest to polecenie, które startuje usługę xsim4. Admin wydaje taką komendę i co robi systemd? Pierwsze, co sprawdza, czy ta usługa już wystartowała. Jeśli już wystartowała, super, to musimy coś zrobić. Nie pozwoli nam uruchomić drugiej kopii. Także możemy wydawać to polecenie 10 razy bez strachu, że pojawi nam się druga kopia, która zacznie odpisywać pliki pierwszej. Nie trzeba się bawić w jakieś pliki typu logfile, czyli pliki, które zakładają flagę, że usługa już działa. System D pamięta to wszystko. A jeśli nie działa, no to trzeba znaleźć. Więc tak jak mówiłem. Na pierwszy ogień idzie katalog RAM. Jest sprawdzany, czy jest RAM, system D, system xsim4.service. Właśnie. Tutaj napisaliśmy xsim4, nie podaliśmy go serwis. Domyślnie jest dopisywane, że chodzi o usługę. Bo jak wspomniałem, system D wiele innych rzeczy też obsługuje. Dzisiaj mówimy o usługi. No więc dobrze, czy jest RAM taki plik? No nie, bo to szukamy dalej. Szukamy. Czy jest w etc. Czy administrator umieścił jakiś swój plik xsim4, czy zrobił modyfikację? Jeśli jest, to uruchamiamy, jeśli nie, to szukamy dalej. Przechodzimy do usług systemowych. Czyli spójrzmy na tą sytuację. Nie znaleźliśmy żadnej wersji tej usługi, która powinna działać, która tylko w czasie tego jednego uruchomienia serwera jest ważna. Potem poszukaliśmy, czy administrator jakąś swoją usługę zrobił, o takiej samej nazwie, też nie znaleźliśmy, więc dopiero teraz przechodzimy do systemowych. Jeśli znaleźliśmy, to super, jeśli nie znaleźliśmy, no to skończyły nam się katalogi, ale system D, żeby ułatwić migrację, wspiera też stare skrypty startowe, więc jak nie znajdzie w swoich katalogach usługi, no to ostatnim rzutem na taśmę patrzy do etc init.d. Czy może w tym katalogu jest skrypt, który się nazywa xsim4? Jeśli jest, to go uruchamia administrator w zasadzie. Jeśli nie wnika, to nie wiem, czy uruchomił usługę natywną dla systemd, czy uruchomił skrypt startowy niezmigrowany jeszcze w systemd. OK, nie musi wiedzieć, ważne, żeby działało. Ale jakby się chciał dowiedzieć, to jak sprawdzić, skąd jest brany unit? Poleceniem status. System CTL status, nazwa usługi. Pierwsze dwie linijki, które nam wyświetla, to jest opis usługi, który jest zdefiniowany i w drugiej linijce jest napisane, gdzie jest plik definiujący tą usługę. Tutaj akurat było w katalogu etc. Skąd się znalazło? Przykład. Pan sprawdza w momencie wykonania tej komendy, czy on zapisuje sobie skąd uruchomić. To znaczy, pytam się, gdybyśmy zmienili w trakcie po uruchomieniu położenie pliku startowego, byśmy zmienili i co pokaże wtedy system CTL.
Tak, nowe położenie, czy... Pytanie, czy w trakcie. Przy każdym uruchomieniu system CTL Start, jeśli usługa nie działa, to przeszukuje. Także jeśli w czasie działania systemu mamy skrypt właśnie stary i zrobimy unit system D, to w kolejnym wywołaniu system CTL Start zostanie uruchomiony ten, który zrobiliśmy, bo przeszukuje te katalogi jeszcze raz. Natomiast jak już coś uruchomi, to pamięta, co uruchomi. I w momencie, jeśli coś wyedytujemy na dysku, to polecenie system CTL wyświetli komunikat, że to, co ja zapamiętałem, zmieniło się w stosunku do tego, co jest na dysku, przeładuj konfigurację. Takie ostrzeżenie. Drugi przykład. Też usługa, system CTL status nazwa usługi. I tutaj w pierwszej linijce pojawia się takie sformułowanie LSB, to znaczy, że to jest skrypt startowy. W drugiej linijce jest napisane, że skrypt startowy wzięty z EDC, RCD, linii D, HTH. To jest usługa, która nie jest natywna. Dla administratora jest to przejrzyste przy wydawaniu poleceń start, stop, status. Natomiast widać, że ta kompatybilność z system V jest tutaj zachowana. Także krótkie podsumowanie. Usługi definiujemy w unitach. Najważniejsza linijka w takim unicie dla usługi to jest exec start, który nam pokazuje, która binarka jest do uruchomienia. I ta binarka jest wyznacznikiem dla system D, czy usługa działa, czy usługa nie działa. Wynika to z zaśledzenia cyklu życia, o czym za chwilę powiem i w sumie będę musiał przyspieszyć, bo już 20 minut tutaj mówię, a jesteśmy na początku. No i kolejne szukania usług do zapamiętania, gdyż to jest też ważne, jak będziemy chcieli zmienić konfigurację. Tak, więc od systemu śledzenia usług wymaga się, w zarządzaniu usługami, wymaga się to, żeby potrafił usługę uruchomić. Wiedział, czy usługa jest gotowa do działania, czy nie. Śledził w czasie działania i podjął jakieś akcje na zakończenie. To w ogóle jest cykl, więc można sobie wyobrazić strzałkę tam z powrotem. Pierwsze wystartowanie usługi. Tak jak już mówiłem, możemy dowolną ilość razy próbować wystartować. Jeśli jest jedna instancja uruchomiona, to nie ma ryzyka, że tam się uruchomi druga. Więc też jak piszemy jakieś skrypty, które startują usługę, możemy tam spokojnie wpisać system CTL start i bez sprawdzania, że ta usługa już działa, czy nie. Wszystkie usługi są uruchomione w czystym środowisku. Czasami zdarza się tak, że administrator przy skryptach startowych ustawia jakieś zmienne, testuje, uruchamia ETC linii D usługę, usługa działa. Natomiast przy restarcie komputera środowisko jest inne, nie ma tych zmiennych, które admin miał lokalnie ustawione i nie startuje. Gotowość. Gotowość jest ważna o tyle, że system stara się uruchomić, jak ma zestaw usług, jak najszybciej te usługi, ale dopiero wtedy, kiedy usługi, które spełniają jakieś zależności wcześniej, są już gotowe. Control groups w kernelu nie ma możliwości, że jakiś proces podobny się odforkuje i gdzieś tam zginie. Wszystko jest śledzone. Nie mamy nagród, natomiast mamy quiz. Przychodzi Lady i widzi taką usługę. Kto wie, z jakiego programu to jest usługa? Wiecie. Bo ci, co nie wiedzą, mając system D, wystarczy, przyjrzymy się
PID-owi, piszemy system, system status, podajemy ten PID i mamy cały długi listing w pierwszej linii napisane postfix service, skąd, kiedy wystartowane i listing wszystkich usług. Tutaj może jest niepotrzebnie dobrany kolor, ale właśnie ta nasza usługa pick-up jest w tym miejscu. Tak. Masz PID-a? Szybciej Google pisać. Polemizowałbym. Szczególnie po PID-zie. Dobra. I po PID-zie w Google. Zajtek samochodu. Po PID-zie w Google to nie, ale w NSA można by zapytać. Dobra, i taka nasza usługa sobie działa, jeśli mamy Twittera, to kraszuje. I co z tym zrobić? No, system nie może nam zrestartować usługę. Jeśli to jest coś krytyczniejszego i ona się zakończy niespodziewanie, może uruchomić jakąś inną usługę, która na przykład wyśle na maila, czy zadzwoni do Kamila, że to nie działa. Warto też, jak już piszemy unity, użyć takiej zmiennej success update status. To nam mówi, nie, znaczy nie nam, mówi system jaki kod wyjścia jest ok. Bo generalnie się przyjmuje, że jeśli jest wyjście z kodem 0, to wszystko było dobrze, usługa się dobrze zakończyła. Jeśli tak jakimś innym kodem, to był błąd. Niektóre programy, nawet jak się dobrze zakończą, wchodzą z kodem 1, 2, 3. Możemy go tutaj podać, żeby nie było wątpliwości, że usługa się zakończyła dobrze. Tak. W systemie funkcjonuje coś takiego jak typy usługi. To jest nam potrzebne raz, żeby określić, czy usługa jest gotowa i czy można wystartować z zależnym, tak? Znaczy zasadniczo, jeżeli się program skraszuje, to znaczy dostanie sygnał, powiedzmy sobie CXM albo CXM, to nic w ogóle nie zwraca, tylko mamy, nie mamy w ogóle kodu wyjścia z programu. Mamy tylko po prostu, no jeżeli Wakeida zapuścimy na tym procesie, a pewnie tak się dzieje, to dostajemy, że nie wyszedł, tylko został skillowany. Tak, dokładnie. To był taki skutek myślowy, bo to nie jest to kod wyjścia, ale jeśli coś nam skraszuje, to system wie, że został zapyty sygnał 11 albo z 2-tym. Też można sobie na te sygnały poustawiać. Tak, znaczy nie wiem, czy można ustawić, że sygnał 11 to jest poprawne wyjście. No, 11 może nie, ale drugi tak, jak najbardziej, są takie linie. Dobrze, kontynuujmy. Musimy podać, znaczy musimy. Często trzeba podać, jak usługa się zachowuje, jakim jest typem, po to, żeby wiedzieć, czy ona się uruchomiła poprawnie, kiedy uruchomił zależność właśnie, czy się zakończyła w porządku, za chwilę to ogólnie, no i czy trzeba ją zrestartować. Mamy 6 różnych typów, skupmy się na 3, bo 3 są podstawowe. Są to typ simple, to jest taka usługa, która się nie demonizuje, tylko po prostu zaczyna działać. Typ forking to jest taki typowy demon, który przenosi się w tło i wtedy działa. I typ one shot to jest do tego, jak chcemy w systemie uruchamiać jakieś skrypty. Skrypt uruchamia się, działa na konsoli, wychodzi. To jest właśnie takie zachowanie zwane one shot. Ten typ simple, czyli skrypt, który działa na konsoli, jest najprostszy. Jest to, znaczy to twórcy initów, przed którymi już dawno stwierdzili, że to jest najłatwiejszy i najprostszy do nadzorowania system. Bo my usługę przypiętą do terminala. Jeśli odepnie się od tego terminala, co znaczy, że zdechła, trzeba ją zrestartować. To jest do tego posunięte, że na przykład w Daemon Toolsach, które napisał pan Bernstein, tam nadzorowane są tylko usługi typu simple. Inne usługi tam nie wchodzą w grę. Ponieważ to jest najprostszy typ, to w systemd on jest domyślny.
I to powoduje, że najprostszy unit, który nam pozwoli stworzyć usługę, która zostanie uruchomiona i nadzorowana przez system D, składa się z dwóch linii. To dokładnie tyle trzeba, żeby zrobić tak zwany skrypt startowy w system D. Pierwsza informacja, że to jest usługa. Druga informacja, gdzie jest ten program. Już tyle mam zapisane, możemy startować. Drugi typ, typ forking. To jest taki typowy Unixowy demo na starcie otwarte są jakieś, otwierane są zasoby, demon przenosi się w tło, odpina się od konsoli i działa sobie spokojnie. Mam jeszcze pytanie do poprzedniego. Można pokazać się przepiąć to na przykład konsoli numer 4? Można. Jest zmiana TTIP-PAW. Kontrolę z tworking to, że proces utworzył proces kontrolny, demo utworzył proces kontrolny, rodzic wyszedł, jest znakiem dla systemu, że usługa się zainicjowała poprawnie, więc można uruchomić kolejne. Jeśli mamy podaną taką zmienną bitfile, czyli plik, w którym jest zapisany bit tego demona, system też może z tego skorzystać. Jest to zalecane, jeśli używamy demonów typu forking, bo czasami to zgadywanie, czy to jest już ten demon gotowy, czy nie działa. To. I ostatni typ, o którym się musiał mówić, czyli typ one-shot, tak jak wspominałem, dla skryptów. Skrypt zaczyna działać, łączy się, to jest znak, że została poprawnie wykonana usługa. No to się nazywa, jak na przykład zastępujemy drona. Jakieś skrypty z drona odpalamy jako unity system D. Tutaj warto się zainteresować taką opcją, która zmienia zachowanie w momencie na takie, że skrypt się zakończy, to usługa jest uznawana za aktywną, czyli wykonała swoją pracę i że to będzie czasu. Czy mam to zrozumieć? Ma unity typu timer, gdzie można podać w stosunku do jakichś wydarzeń, na przykład 5 minut po bucie, godzinę po tym, jak się zakończy poprzednia instancja, i można też zmienną on calendar dodawać wydarzenia typu co drugi piątek, chyba z tego miesiąca, o której godzinie z dokładnością po prostu. Dobra, no więc mamy jakiś skrypcik, chcemy go owinąć, mamy jakąś usługę skrypt, chcemy go owinąć w Unity System D. Pytanie, jak to rozpoznać? Jakiego typu mamy jednostkę do trzymania? Więc idąc po linii najmniejszego opodu, odpalmy tą jednostkę shell. Co mamy? Uruchamiamy jakiegoś demona. Demon pisze, że cześć, to ja, działam i zatrzymuje się w tym momencie, czyli czeka na jakieś połączenia, na coś, nie odłączył się od terminala. To jest usługa typu SIM. Dobra, pamiętasz? Inny przykład, bierzemy innego demona, odpalamy go, wraca nam prąd, strzela. Jeśli zrobimy PS-a, to się okaże, że ten demon gdzieś tam w tle sobie zaczął działać. W takim razie jest to typ porting. Oczywiście są demony, które mają przełączniki typu demonizuj się, działaj w tle, działaj na konsoli. Używając takiego przełącznika zmieniamy typ demona. Także to dalej można z tej ściągawki skorzystać. Pozostałe trzy typy w tej chwili nie będziemy się zamieniali. Dla usług aktywowanych po poszynie VBAS typ idle jest używany dla konsole logowania. Jest to identycznie jak tryb single, tylko nie jest odpalany jak najszybciej się da, a dopiero jak boot się zakończy. Znaczy, generalnie wykonanie systemu aktualnie jest na tyle dynamiczne, że trudno na 100% powiedzieć, że się zakończyło. Natomiast system D w momencie, jak
uruchamiamy komputer, on ma jakąś listę procesów do odpalenia. W momencie, jak te procesy odpali, ma zerową kolejkę, no bo to jest sygnał, że się zakończyło bootowanie. Wtedy można odpalić to, co jest w trybie highboot. Jest też bardzo fajny typ Notify, który wymaga już pewnej komunikacji między demonem a systemd. Jest to o tyle fajny typ, że jest kilka slajdów o nim trochę dalej. No dobrze, ale jeśli się pomylimy, to co się dzieje? To też możemy uruchomiąc usługę sprawdzić, czy dobrze ją określiliśmy. Jeżeli piszemy, że usługa jest typu simple, czyli powinna działać na terminalu i nie parkować, natomiast demon de facto przechodzi w tło. Efekt będziemy mieli taki, że jak uruchomimy usługę, kolejne to będzie takie. Taka, startuje usługę, systemd odpala binarkę, binarka przechodzi w tło. W tym momencie to jest informacja dla systemd, że ta usługa, którą uruchomił, zakończyła się. Więc był jakiś crash, było coś, usługa przechodzi w tryb fail. Podobnie jeśli zrobimy w drugą stronę, napiszemy forking, a usługa jest de facto simple. Jeśli będzie napisane forking, to przy uruchomieniu systemd będzie się spodziewał, że ta usługa przejdzie w tło i zacznie działać. Usługi typu simple nie przechodzą w tło, więc systemd będzie czekał. Jak się nie doczeka na forka, to myśli jest 90 sekund na to, no to ubiję usługę, zrobię timeout, gdy demon nie zdążył się sporkować. I o tym, że coś jest nie tak, dowiemy się po półtorej minuty, bo po pierwszym uruchomieniu demon zacznie działać, natomiast system nie uzna go za działającego, tylko stanie uruchamianego. Podobnie jeśli użyjemy simple zamiast ustalać skrypt, który jest de facto one-shot. Skrypt one-shot wykona się i wyjdzie. Dla systemd będzie to informacja, że usługa, która powinna działać, zakończyła się, więc dlatego nie jest gotowa. Krótkie podsumowanie. Domyślnym typem jest simple. Typy pozwalają systemd określić, czy usługa jest gotowa, czy nie. Mówi, czego się spodziewać. No jeśli źle podamy typ, to albo się uruchomi, albo zostanie zabita w pół minucie, także trzeba trochę się do tego przyłożyć. Tak. Drobna dygresja. Kiedyś radzieccy naukowcy wymyślili maszynę do golenia automatyczną. Ale nie maszynkę, tylko takiego dużego robota. Przyjechał pierwszy sekretarz i wizytował tych naukowców inżynierów. I oni mu pokazują, jak to działa. I mówią, no panie pierwszy sekretarzu, podchodzimy do tej maszyny, tu jest taki otwór, wkładamy twarz tutaj, naciskamy przycisk, w środku są brzytwy, ostrza, które w ciągu 15 sekund dokładnie nas golą. Pierwszy sekretarz tak myślał, okej, no wygląda nieźle, ale przecież każdy z nas ma inną twarz. Ale spokojnie, tylko do pierwszego golenia. Podobnie jest z serwerami. Mamy dystrybucję, gdzie dostajemy jakieś skrypty startowe, ale każdy z nas jest adminem, każdy z nas musi coś zmienić. Słowo klucz musi. Nie byłby adminem, jak nie zmieni. Dokładnie. Jak nie trzeba było zmieniać, to admini nie byli potrzebni. Więc czasem trzeba dodać jakiś parametr, zmodyfikować działanie systemu. System jest przyjazny dla admina, daje nam kilka możliwości zmian. Teraz zobaczymy, na ile się odwiedziliśmy. W jakim katalogu wprowadzamy nasze zmiany? ETC. Tak, dostajecie wirtualną koszulkę. tak. Unity przychodzą, systemowe przychodzą w USR. Tam nie edytujemy, bo źle się to skończy. Zmieniamy w ETC. Tak jak powiedzieliśmy. Mamy trzy drogi. Pierwsza droga to skopiować sobie ten unit z user lib do ETC i wyedytować go tak, jak chcemy. Ma to taki minus, że jeśli coś się zmieni przy upgrade'cie pakietu i ten unit systemowy się trochę zmieni, to te zmiany nie zostaną u nas odnotowane. Trzeba wtedy śledzić, co było zmienione. Plus jest taki, że mamy cały unit przed sobą, widzimy go od razu, więc wiemy, co jest zmienione. Druga metoda
pod użyciem dyrektywy include. W ETC tworzymy unit, ale zamiast przepisywać wszystko, co tam było, includujemy z user i cały unit i zmieniamy, dodajemy tylko te dyrektywy, które chcemy zmienić. Od wczoraj jest to metoda przestarzała i niezalecana, ale możecie się spotkać, natomiast metodą zalecaną jest tworzenie w ETC katalogu nazwą usługi.b plików konfiguracyjnych, które zmieniają te aspekty, które chcemy zmienić. To są tak zwane drop-iny. Tutaj mamy zachowaną tą hierarchię ruch ETC USR, także jeśli mamy jakieś drop-iny w ETC, a chcemy je tymczasowo nadpisać, możemy je nadpisać w run i one mają priority wstępy. Katalog nazywa się, tutaj jest unit type, jest podstawiony na przykład XM4 service i dane są pliki conf ze środka. Za chwilę będziemy się wyglądać. Trzeba pamiętać o tym, w jakiej sekcji modyfikujemy, trzeba ją podać. Jeśli modyfikujemy sekcję unit, trzeba napisać unit, sekcję service, trzeba napisać service. Przykład pierwszy jest taki target, powiedzmy, to jest też typ unita i instaluję sobie usługę satellite i w mojej konfiguracji na moim serwerze katalog, w którym ta usługa działa, a satellite, to jest katalog montowany skądś tam i czasami to chwilę trwa. Żeby usługa poczekała na ten katalog, w pliku etc, system nazwa usługi satellite, tworzę plik, który się nazywa mount.conf i w nim zapisuję, że ten unit, ta usługa, odnosimy się cały czas do satellite target, wymaga, żeby zamontowane było var satellite. I ponieważ systemd oprócz usług śledzi również punkty montowania, ta usługa nie zostanie wystartowana, dopóki ten var satellite nie zostanie zamontowany. Czyli jak nie pojawi się urządzenie, nie zrobi się STK ewentualnie, a w momencie, jak var satellite się pojawi, usługa może być wystartowana. Drugi przykład, bardziej skomplikowany. Usługa transmission. To jest klient szwedzkiej wypożyczalni filmów. System status nam napisze tak. Po pierwsze, że usługa jest załadowana z UFLIP, czyli mamy do czynienia z systemowym unitem niezmodyfikowanym. Natomiast w grę wchodzą takie drop-iny z katalogu etc systemd system transmission demon.service.d, cztery pliki konfiguracyjne. Spilatowaj? Tak. Nie powtórzę, żeby się nie nagrało. Przyjrzyjmy się bliżej tym plikom. To są cztery krótkie pliki. Pierwszy powoduje, że usługa jest uruchomiona jako user źlichu, a nie jako root. Drugi plik zmienia scheduling wejścia-wyjścia na idle, czyli najniższy priorytet wejścia-wyjścia, żeby usługa nie działała, nie przeszkadzała. Trzeci zaraz omówię, natomiast czwarty dopisany jest ustawienie restart always. Czyli jeśli defaultowo usługi nie są restartowane, wymagane jest ustawienie restart, jeśli chcemy, żeby się podnosiła po crashu. Natomiast trzecia sekcja trochę zmienia uruchomienie tej usługi. Ponieważ w tym transmission demon systemowym mamy uruchomienie user w tym transmission demon z jakimiś parametrami, które te parametry mi nie odpowiadały, to w drop-inie 30 zrobię sobie nowy dział service, piszę exec start, czyli binarka do usługi puste. To powoduje skasowanie tej wartości systemowej i pod spodem dopisuję exec start z takimi parametrami, jak ja bym chciał. Czyli w ten sposób możemy zmienić parametry, z jakimi jest uruchomiony demon systemowy. W tym razie nie nadpiszę? Skąd ten demon taki? Wymóg tego, żeby skasować, bierze się z tego, że usługi typu one shot, czyli te do skryptu, mogą mieć podane kilka exec start. I wtedy po kolei są uruchamiane te skrypty. Jakbym nie skasował tej wartości, tylko wpisał od razu nową,
To by się dodało jako kolejne. Nie dodałoby się, bo usługi typu Forki mają tylko jedną binarkę. Za to pojawił się komunikat błędu, że usługa jest inna niż OneShot, a ma kilka exec start podanych. I system w tym momencie rozkłada ręce i mówi, co, ja nie wiem, który tutaj jest najważniejszy. Więc w ten sposób można sobie skasować. Jak już pozmieniamy, to warto by się zorientować, co pozmienialiśmy. Do tego mamy taki programik system tip delta. To jest kawałek wydruku. On w takim formacie defaultem wyświetla, że przykładowa usługa off service jest różna od tej systemowej, a różnice są takie, że exec start został zmieniony, duże E zostało usunięte. To nam wyświetla, jeśli unity systemowe są zmienione, jeśli coś to piszemy, zmienimy, jeśli usuniemy jakąś usługę przy starcie. Jest to fajne polecenie, żeby się zorientować, co jest grane. Jest taka kwestia zewnętrznych konfliktów. Dystrybucje, ponieważ modyfikacja skryptów startowych system V jest dosyć uciążliwa, bo są długie skrypty. Jak przychodzi nowa paczka, to zazwyczaj zachowuje starą wersję, ale coś tam zmienia. No to historycznie część konfiguracji tych skryptów została wyciągnięta na zewnątrz. W diagnozowanych jest katalog etc. default, w retratowanych etc. systemowi, gdzie są tak jakby zewnętrzne dyrektywy konfiguracyjne. Zazwyczaj ma to formę skryptu, czy tam są przypisywane zmiennym jakieś wartości. Użycie tego w system TIP wygląda w ten sposób, że podajemy, że jest plik environment file taki. W tym pliku jest na przykład zmienna options zdefiniowana i przy wywołaniu samej binarki ta zmienna options jest tam tutaj podstawiana. Jest to zresztą to być niewygodne, bo w tym momencie mamy kolejne miejsce, gdzie jest konfiguracja. I raz, że w różnych miejscach, w różnych dystrybucjach jest ta konfiguracja zewnętrzna, więc upstream, twórca oprogramowania nie może dać jednego unita ze swoim źródłem, który pasowałby tu i tu. Dwa, że w system Dino mamy tą deltę, mamy tą hierarchię katalogu, więc możemy sobie zmieniać. Jeśli chcemy zmienić parametr, to po prostu zmienimy ten parametr. Więc nie trzeba takich przekierowań tworzyć przez inne zmienne. A w ogóle absolutną herezją są takie pliki właśnie te zewnętrzne, gdzie jest na przykład opcja usługa włączona, a woda się nie. I mamy skrypt startowy, mamy wszystko niby ustawione tak, jak to powinno wyglądać. Startujemy usługę, a ona nie startuje. I dopiero jak się przechowujemy przez te wszystkie pliki, to widzimy, że tam był jakiś if, że musi być ustawiony na platform. Więc zalecenia są takie, żeby przenieść całą tą zewnętrzną konfigurację do unita, żeby w jednym miejscu było pokazane, jak to jest uruchomione, z jakimi ustawieniami. W tym momencie nie musimy robić jakieś przechody przez zmienne środowiskowe, więc zamiast pisać dolar options, po prostu piszmy tę opcję w tym miejscu. No i mamy system TIP, używamy delta, żeby zobaczyć, co się tam zmieniło. Nie zawsze to działa. Są takie jednostki, które używają shell. Ten zapis tutaj mówi, to jest wzięte ze skryptu startowego system V, skryptu. Ten skrypt przypisuje sobie, wciąga to, co jest właśnie tej zewnętrznej konfiguracji. Tam może być podana zmienna środowiskowa o takiej nazwie. I drugie miejsce, jeśli ta zmienna jest podana, to użyj parametru minus P i ją dopisz. Jeśli tej zmiennej nie ma, to nic. To działa w shell, system Linux nie zadziała, bo unity nie są shellem. Ale można zrobić inaczej. Można serwis podać domyślną wartość tego portu, tutaj jest ponad 9000,
zastać ten plik, jeśli on jest, i tutaj już bezwarunkowo tą zmienną podać. Jeśli była podana w pliku przez administratora, to zostanie nadpisana. Jeśli nie była, to nie była podana, to zostanie wzięta ta wartość i tutaj ta. Więc tak, konfigurujemy BTC. Możemy skopiować unit, zrobić rootup, ale zapominamy, że tak możemy, robimy dropiny. No i używamy system D-Delta, żeby nam pokazało, co zmieniliśmy. Natomiast w najnowszym system D jest jeszcze powodzenie system CTL-CAT, które wyświetla nam już ostateczną jednostkę ze wszystkimi dropinami zintegrowanymi, ze wszystkimi zmianami. Tak. Teraz kilka wskazówek. Pierwsze, unity nie wyzą. Można je spokojnie dzielić na mniejsze. Mamy skrypty system małe, często mają dużo rzeczy i nie można ich przełożyć na jedną jednostkę systemu i od razu, ale można zrobić kilka jednostek. Rzeczy, które nie lubimy. Nie ładujemy modułów w jednostkach. Chcemy załadować moduły, zróbmy plik w BTC modlitwą, który zawiera za moduł załadowania. Nie robimy katalogu, nie zmieniamy uprawnień, do tego jest mechanizm TL-Files. A jak załadowanie modułu, to jakoś jest częścią właśnie danej osobne, albo ten moduł może sam się ładować w momencie, jak jest załadowanie do niego, co są w pewnym takim punkcie, albo w ogóle jest załadowany na stałe. Ale to nie zawsze działa, na przykład dla synchronupa trzeba jasnie załadować, bo inaczej nie da się. To trzeba nie ładować przy starcie. Bo na przykład coś w tym, że wiemy i chcemy mieć możliwość zrestartowania. Musimy zrobić lepiej. Tylko to nie jest dobre. Trzeba sprawdzić. Dobre. 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 Można też podzielić się na inne gminy. To nie jest tak zła, jak się udaje. Gdyż jak mamy usługę rozbitą na kilka unitów, to możemy związać te unity za pomocą powiedzenia part-o. Na przykład to szybko musi być razem uruchomione lub nie. I druga sprawa, mamy w unitach dużo warunków, które możemy podać, które modyfikują to, czy się unit uruchomi, czy nie. Szybki przykład. Usługa SSH. Usługa SSH wymaga usługi Kagan. To jest usługa, która generuje klucze SSH serwera. Przy uruchomieniu SSH teoretycznie zostanie odpalone od razu Kagan, czyli w pierwszej chwili można pomyśleć, że co uruchomienie usługi SSH zmienią nam się klucze serwera. Nie jest to prawda, gdyż usługa Kagan ma zapisane warunki, że tylko jeśli nie istnieje host key, DSR key i ten eliptyczny, to tylko w tym przypadku ta usługa może się uruchomić. Jeśli te pliki istnieją, Kagan się nie uruchomi, natomiast SSH pójdzie dalej, gdyż już jest wykonany. Podobnie inną usługę. Jeśli nie istnieje, czy jeśli którykolwiek nie istnieje? Nie wiem w tej chwili. Musiałbym spojrzeć do mala. Inna usługa, która powinna być przy starcie, natomiast się nie uruchomiła i status nam pokazuje, że nie uruchomiła się, ponieważ warunek, że katalog nie jest pusty, varcrash, nie był spełniony. Czyli ta usługa się uruchamia tylko, jeśli w katalogu varcrash coś jest. Tutaj nie było, więc się nie uruchomiło. Podsumowanie tego. Dzielimy na mniejsze, moduły ładujemy, moduł load, pliki pod katalog i tworzymy ten interfejs. Ja tego przyspieszam, pozostało 5 minut. I dzielę moje uniki. Jest taki typ notify, o którym wam wspomniałem. Jest to typ o tyle fajny, że system nie zgaduje, czy usługa sporkowała i już działa, tylko po prostu ma informację, że ok, demon jest dobry. Demon już działa.
obsługuje zapytania. Debian, jak decydował nad systemem INI, też pojawiły się głosy, że musi być jakiś protokół, żeby te demony jednak informowały INITA, że już się uruchomiły. System nie ma taki prościutki protokół, który przy okazji pozwala też wskazywać status rozszerzony. Użycie tego w programie jest trywialne, to jest jedno wywołanie i tekstem napisane, co robi program, a to już jest gotowy. W skryptach shellowych też można użyć, bo jest program System Notify. To jest na przykład fajne, jak mamy jakiegoś długiego krona, który przetwarza milion plików i on się otwala w nocy, rano przychodzimy, on dalej działa. Robimy system CTL status i tam widzimy, że on na przykład przetwarza któryś plik z któryś, więc wiemy co się dzieje. Taki rozszerzony status pojawia się tutaj. To jest na przykład Apache, ma moduł do systemd i on pokazuje, ile aktualnie requestów obsługuje, ile obsługuje do tej pory. Podobnie ta wypożyczalka filmów obsługuje. Wstępuje wyświetla i z jaką prędkością aktualnie ściąga czy wysyła. Użycie tego nie jest trudne. To jest mój prosty skrypt. Te czerwone miejsca to są wywołania właśnie statusu. Szybki prosty skrypt 450. To jest opis tego, co robi skrypt, na którym etapie jest. Otwiera połączenie do bazy danych, zaczyna szczytywać wartości, zapisuje. I to mi się szczególnie nie podoba. Wysyła do demona, bo to jest skrypt, który się odpala, coś robi, potem robi sleep i po jakimś czasie działa dalej. I w tym momencie on wysyła do systemd, że jest w statusie takim, że będzie spał go i tutaj ma wywołanie Pythona, które tam dodaje x od obecnego czasu i formatuje dalej. Efekt jest taki, że wyświetlając status tego serwisu, mamy tutaj napisane, że on w tej chwili będzie spał do 13.35. Także wiemy, że czy on się zawiesił, czy nie zawiesił, co. Więc taki Notify mówi systemd, kiedy w jakimś stanie jest usługa, rozszerza adminowi informacje o statusie, wymaga dopisania kilku prostych wywołań, to nie jest nic skomplikowanego. Dobra, i widzę, że się zmieniło w czasie. Jakbyśmy mieli jakieś straszne problemy z systemd, możemy użyć takiego polecenia, bo nie, że powinien być napisany start albo enable. Jeśli to włączymy, to przy kolejnym uruchomieniu komputera na konsolce 9 będziemy mieli shell, takiego zwykłego shell. Także mimo, że system się uruchamia, to możemy się połączyć na 9 konsolę, zobaczyć co się dzieje w momencie zalogowanego ruchu. W linii polecenia KDA możemy też podać opcję confirm spawn i to nam da tyle, że przy uruchomieniu każdej usługi systemd się zapyta admina, czy uruchamiać, czy nie, w czasie bootowania. Czyli to jest takie krok po kroku, całe bootowanie jest wykrywane. Możemy sobie zażyczyć, żeby nie startował system do pełnego stanu, tylko jakiś konkretny unit był włączony. Możemy też podać rescue, ale jazzy to są takie już tryby ratunkowe, gdzie jest po prostu szelp i możemy napawać, jeśli ktoś chce. Świetne polecenie źródła OCTR, program wyświetla logi systemowe. Na ten temat można kolejną godzinę opowiadać. W każdym razie możemy takim wywołaniem wyświetlić wszystkie logi dotyczące dysku SDA, które były od wystartowania komputera. Możemy wyświetlić wszystkie logi, które wygenerował postwierdz. Możemy wyświetlić sobie logi od wczoraj. Albo nie wiem, 15 minut temu coś tam się popsuło. Piszemy źródła systemowe since 20 minut temu i mamy tylko ostatnie 20 logów. 20 minut logów do pierwowania bez wyjątkowych rzeczy. Jak sięgniecie sobie prezentację, możecie pod tym adresem. Są wszystkie możliwe opcje systemd, które można umieścić w unitach. Pod tym adresem weźcie sobie info i przez godzinkę możecie oglądać, jak źródła CTL daje radę, jak właśnie można ściągać logi dokładnie te, które nas interesują.
To jest taka krótka prezentacja. Ludzie stworzyli rozproszonego unita na małych system PIP. Mamy klasę maszyn, uruchomiamy usługę i ona gdzieś tam sobie migruje, jest startowana. No i jeśli macie jakiś program, który chcecie, żeby system PIP nadzorował, a nie ma gotowego unita, to nie musicie od razu siadać i pisać tego unita, tylko możecie sobie wejść tutaj, to jest źródła Fedory wszystkie i możecie zobaczyć, czy tam już tego unita nie ma. Może też ktoś to napisał, wystarczy go ściągnąć. A jeśli nie ma, jeśli napiszecie, to wyślijcie programistom. Programiści chętnie do czego umieszczają takiego unita, bo jednym plikiem sobie załatwiają wsparcie dla, tak jak mówiłem, 200% miejscowego środowiska. I to by było tyle z mojej strony. Pytanie.